Instytut Dziedzictwa. Koordynator konkursu Zabytek Zadbany. Polskie Radio 24. Czy w Twoim krwiobiegu płynie choć kropelka benzyny? Jeśli tak, zapraszam w każdą sobotę o 15.15. Trzy kwadranse pełne pasji do motoryzacji. Zawsze interesujący i inspirujący goście, z którymi rozmawiam na tematy leżące w sercu każdego miłośnika samochodów i motocykli. Od dziedzictwa i zabytkowej motoryzacji po najświeższe nowinki techniczne. Podpowiadamy, jak jeździć, by czerpać z posiadania auta prawdziwą radość i umieć przetrwać w każdych warunkach drogowych. Wyjaśniamy, podpowiadamy i proponujemy, jak rozwiązywać problemy dnia codziennego. Od kłopotów z ubezpieczycielem po nie zawsze uczciwych mechaników. Mariusz Gzyl, zapraszam. Autopromocja. Jest trzecia. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Przed mikrofonem Robert Kawka. Czy złamano procedury organizacji i zabezpieczenia lotów z najważniejszymi osobami w państwie podczas ostatniego lotu polskiej delegacji rządowej do Londynu? Opozycja powołuje się na relacji dziennikarza Dziennika Gazety Prawnej zatytułowaną Tupolewizm na pokładzie Embraera i żąda ustalenia, kto podjął decyzję, by próbować pasażerów dwóch samolotów umieścić w jednym. Według gazety ludzi było więcej niż miejsc i samolot był źle wyważony, ale dzięki postawie pilota nadliczbowi pasażerowi opuścili pokład i wszyscy bezpiecznie dotarli do Polski. Według usta Beaty Kempy zagrożenia dla członków delegacji nie było. Instrukcja HET nie została złamana, koordynator lotu nad wszystkim panował. Procedury zostały wszystkie zachowane, w sytuacji poleceń czy też ustaleń pomiędzy lotniskami, przewoźnikiem, a również pilotem, który odpowiada za bezpieczeństwo, jeśli są decyzje, na które należy reagować, koordynator lotu może zmienić listę pasażerów. Według posłów Platformy Obywatelskiej procedury zostały złamane, bo lista pasażerów musi być ustalona na 24 godziny przed wylotem. Rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec uważa, że premier Beata Szydło powinna wskazać instytucję, która wyjaśni incydent sprzed tygodnia. Być może powinna to być Komisja Badania Wypadków Lotniczych, żeby w sposób bezstronny, rzetelny wyjaśnił wszystkie okoliczności tego lotu. Ta informacja należy się opinii publicznej. W konsultacjach międzyrządowych uczestniczyli m.in. premier Beata Szydło, wicepremier minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki, minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski, minister obrony Antoni Macierewicz i minister spraw wewnętrznych Mariusz Błaszczak. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. W przyszłym roku wynagrodzenia będą rosły szybciej niż w tym, wynika z najnowszego badania Plany Pracodawców przygotowanego przez Instytut Badawczy Randstad i TNS Polska. Badanie przeprowadzone na przełomie października i listopada wykazało, że płace zamierza zwiększać blisko połowa firm. Elżbieta Łukowska. Systematyczna poprawa na rynku zatrudnienia sprawia, że pracodawcy są zmuszeni do konkurowania o dobrych pracowników. Poprawiają się nie tylko warunki pracy, ale też płace. Potwierdzają to badania, z których wynika, że 44% pracodawców deklaruje, iż w kolejnym półroczu będzie podwyższało wynagrodzenia. Katarzyna Górszyńska, Randstad. W stosunku do poprzedniego kwartału mamy wzrost o 19 punktów procentowych. Rok do roku to jest 9 punktów procentowych. Badanie wykazało jednocześnie, że nieco mniej firm niż do tej pory przewiduje zwiększenie zatrudnienia. Zdaniem Jeremiego Mordasewicza z Konfederacji Lewiatan w przyszłym roku nie będziemy już mieli do czynienia z takim wzrostem zatrudnienia jak obecnie. O ile w tym roku wyraźnie wzrastało zatrudnienie, o tyle w przyszłym roku zatrudnienie już nie będzie wzrastało, natomiast wynagrodzenia będą rosły szybciej niż w tym. Największe podwyżki wynagrodzeń planowane są w produkcji i w sektorze nowoczesnych usług biznesowych. Elżbieta Łukowska, Polskie Radio. W Sądzie Najwyższym w Londynie minął pierwszy dzień rozprawy apelacyjnej w sprawie trybu rozpoczęcia procesu Brexitu. Rząd odwołuje się od orzeczenia niższej instancji, że nie wolno mu uruchomić rokowań z Unią Europejską bez aprobaty parlamentu. Z Londynu Grzegorz Drymer. Odwołanie rozpatruje 11 sędziów, pełny skład Sądu Najwyższego. Jego przewodniczący, Lord Neuberger, podkreślił na wstępie bezstronność polityczną Trybunału. Jesteśmy świadomi, jak silne uczucia wiążą się z wieloma szerszymi politycznymi aspektami wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, ale te szersze kwestie polityczne nie są przedmiotem tej apelacji. W pierwszym dniu rozprawy adwokaci rządu dowodzili, że premier Theresa May może samodzielnie uruchomić proces rokowań w oparciu o tzw. prerogatywę królewską, czyli zakres władzy wykonywania.
wykonawczej przysługującej nadal monarsze i scodowanej na premiera. Naczelny adwokat rządu Jeremy Wright podkreślał, że dyktuje to logika referendum powszechnego. Zauważył jednak, jest to proces, w którym parlament był w pełni i świadomie zaangażowany. Proces, w którym parlament uchwalił, by zadać narodowi jasne i decydujące pytanie o przyszłość naszego kraju i w którym parlament oczekiwał od rządu, że będzie działał zgodnie z uzyskaną odpowiedzią. Przeciwne stanowisko reprezentują nie tylko adwokaci drugiej strony, ale też grupy demonstrantów przed gmachem Sądu Najwyższego. Dla Polskiego Radia Grzegorz Grymar, Londyn. Dotychczasowy premier Szafkat Mirziyoyev w wybraniu prezydentem Uzbekistanu w wyborach uzyskał 88% poparcie. Więcej na ten temat nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Wybory w Uzbekistanie odbyły się w trybie przyspieszonym po śmierci dotychczasowego prezydenta Islama Karimowa. O urząd prezydenta ubiegało się 4 kandydatów. Przytłaczającą większością głosów przy niemal 89% frekwencji zwyciężył 59-letni polityk Szafkat Mirziyoyev. Już w trakcie kampanii polityk związany z obozem zmarłego Karimowa zapowiedział, że jako prezydent będzie kontynuował współpracę z Rosją i krajami wspólnoty niepodległych państw. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Prognoza pogody. Wracamy do kraju. Dzień i zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na południu i na wschodzie okresami opady śniegu. Na pozostałym obszarze opady deszczu ze śniegiem i deszczu. Temperatura od zera miejscami na wschodzie do 6 na północnym zachodzie oraz na wybrzeżu. W dolinach karpackich lokalnie minus 2. Wiatr ma być słaby i umiarkowany. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Prawie 5,5 minuty po godzinie 3. Teraz w Polskim Radio 24 Jakub Kukla i jego gość. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24. W naszym studiu Cristiano Pinzauti, były członek zarządu Lewiatana, były prezes włoskiej izby. Dzień dobry. Dzień dobry. Wyniki referendum znamy. Matteo Renzi pewnie zaskoczony nie jest, bo wiadomo było, że tak prawdopodobnie referendum się zakończy. Mnie natomiast zastanawia inna rzecz. Czy to było referendum, czy może jednak wotum nieufności dla premiera? Jeden i drugi. Na pewno. Formalnie, ewidentnie to jest referendum, więc to jest to, co myślą większość Włosi o tej reformie. Ale niestety dla niego pan premier Renzi około rok temu zbyt mocno personalizował tego referendum, a to faktycznie niepotrzebnie weszło przeciwko niego. Ja nigdy nie głosowałem dla niego, ale skoro ja patrzę na rezultaty polityków i nie na kolor, to jest szkoda, bo jego rezultaty w trakcie 3 lat byli wystarczająco dobre, powiedziałbym nawet bardzo dobre. Tym bardziej pojawia się pytanie, dlaczego premier Renzi postawił swój autorytet polityczny na szali? No, myślę, że on, licząc na rezultaty, które miał na wybory europejskie, gdzie zyskał więcej niż 40%, myślą, że to mogłoby zwiększyć szanse, że ta reforma działa. Myślę, że niedobrze liczył fakt, że ma niestety pewna liczba wewnętrznych wrogów swojej partii. I to ewidentnie nie pomagał, bardzo mocno nie pomagał. To jeszcze jedno pytanie dotyczące właśnie referendum. Po co było potrzebne premierowi to referendum, skoro, jak pan powiedział, w ciągu ostatnich kilku lat udało się mimo wszystko sytuację gospodarczą Włoch poprawić? Bo faktycznie to była oficjalna główna misja tego rządu. Reformować pewne część konstytucji, aby spowodować, że proces polityczny, proces produkowania ustawy będzie szybszy i lepszy i aby zredukować kosztów polityki. Taka była zasada. Byt ku wyżynom boskiej doskonałości. Porwij nas daleko od naszych ziemskich marzeń ku kontemplacji i wypełnianiu Bożych marzeń. Był co najmniej 2/3. Porwij nas. Albo się wyrywając nas z naszych nawyków, z naszej rutyny, ku życiu pełnemu niesienia i ciągłej odnowy. Duch Święty prowadzi nas przez czas tej katechezy, prowadzi nas po ścieżkach naszego życia. Podczas naszej dzisiejszej katechezy wracamy do rozważań związanych z prawdami zawartymi w katechizmie Kościoła katolickiego. Dzisiaj chcemy pochylić się nad kolejnym punktem. Kościół powszechny sakrament zbawienia.
punkty 774-870. Wydaje się, że posłannictwo Kościoła najpełniej można wyrazić pojęciem sakrament, o którym konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen Gentium mówi, iż Kościół jest w Chrystusie niejako sakramentem. Co to znaczy? Sakramentem, czyli znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego. To zdanie mamy zapisane w konstytucji dogmatycznej Kościele Lumen Gentium. W innym miejscu dokument ten podkreśla, iż Bóg powołał zgromadzenie tych, co z wiarą spoglądają na Jezusa, sprawcę zbawienia, źródło pokoju oraz jedności. I ustanowił Kościołem, aby ten Kościół był dla wszystkich razem i dla każdego z osobna witalnym sakramentem owej zbawczej jedności. Chrystus wywyższony ponad ziemię. Bardzo ciekawa sytuacja, jeśli wszystkich chodzi o ewentualną reformę konstytucji Włosi powiedzieli w referendum, w związku z czym premier Matteo Renzi ducha swego ożywiciela zesłał na uczniów i przez niego ustanowił ciało swoje, którym jest Kościół, jako powszechny sakrament zbawienia. I czytamy w konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium. Będą kończone niektóre bardzo ważne sprawy, to znaczy ostatniego głosowania ustawy finansowej tego roku, ostatnie głosowania w Unii Europejskiej. Samo słowo sakrament zostało zaczerpnięte ze słownictwa łacińskiego i pochodzi od słowa sakramentu, które dosłownie oznacza uświęcenie. Raczej uświęcenie to do końca dokonuje się przez widzialny znak mówiący do końca następnego roku, aby mieć czas reformować co najmniej rzecz, która nie była w tej reformie, system elektoralny, szczególnie dla samorządu. Słowo sakramentum nawet jest jednym z dwóch słów, którymi tłumaczono greckie słowo mysterium. Drugim tłumaczeniem tego słowa jest słowo mysterium, które oznacza tajemnicze obrzędy. Coś, co ma charakter tajemnicy, zakryte dla ogółu. Pojęcie sakramentu, które wyraża widzialny znak ukrytej rzeczywistości, wydaje się, że pełniej wyraża greckie słowo mysterium niż łacińskie mysterium. Pan Padoan jest bardzo znany, środowisko finansowe światowe, bo pracował w OXE, pracował określenie w Monetary Fund. Kościoła jako jest sakramentu bardzo doceniany w Unii Europejskiej. Kłóci się z Niemcami, ale inny fakt, a mianowicie, iż Kościół jest w stosunku do wszystkich sakramentów gwarantowałby kontinuity sakramentem dla pierwotnym, tego podstawowym tej polityki włoskiej w Unii Europejskiej. Można by tutaj przytoczyć drugi, pewnego rodzaju analogii, porównanie. Kościół można porównać do dłoni, w której to palce pozwalają na skuteczne działanie. Tak też jest z Kościołem, w którego w sposób mistyczny są wszczepione inne sakramenty. Bardzo dobre, techniczne rozwiązania, aby czekać na nowego systemu elektoralnego. Więc może krócej. Przyznaję szczerze, że trochę mnie zaskakuje spokój, z jakim pan mówi o tym, co działo się i dzieje się właściwie jeszcze we Włoszech, bo przecież przed tym referendum padały stwierdzenia, że to jest kluczowe referendum dla włoskiej polityki, że to jest bardzo ważny test, przy okazji także dla całej Unii Europejskiej, bo skutki tego referendum mogłaby odczuć cała Unia Europejska. Dzisiaj rano widzieliśmy, że dolar poszybował, że frank również poszybował, złotówka i euro wręcz przeciwnie, a pana jakoś to zdaje się nie przerażać. No, praktycznie ja patrzę na reakcje rynków, które są bardzo spokojne. No już może teraz są spokojniejsze. Już, już widziałem dzisiaj rano o drugiej, nie wiem później, ale o drugiej włoska giełda była na minus 0,65. Spread między niemiecki bonds i włoski bonds było na 170, to znaczy nawet lepiej niż parę tygodni temu. Więc ewidentnie rynki już liczyli na ten nie i przygotowali się do tego. Z punktu widzenia ekonomicznego punkt jest, że w ostatnie 3 lata, od kiedy pan Renzi był premier,
pewne rezultaty były otrzymane. Bo w końcu Włochy przed tym mieli minus 2% rozwoju ekonomicznego i tym roku Włochy zrobią 1% i ostatni rok to był 0,7-0,8. W trakcie 3 lat byli tworzone 600 tysięcy miejsc pracy i eksport w tej chwili idzie na górę. Więc sytuacja polepszy się ewidentnie, to co oczywiście opozycja nie chciała rozpoznać, ale fakty i liczby nie są opinie, są fakty i liczby statystyczne. Więc jakikolwiek rząd, który będzie pracował w trakcie 2017 zaczyna od pozycji wystarczająco stabilnej, dobrej. Największy problem, który ma Włochy od wielu lat, to znaczy dług publiczny jest w tej chwili pod kontrolą. I to jest na pewno rozpoznane też w kontekście Unii Europejskiej. Więc prawdziwe problemy, które mamy, i ja myślę, że mieli wpływ na rezultatu tego referendum ponad kompletnie inne powody techniczne, jest, że cała Europa jest w tej chwili w kryzysie, który jest spowodowany szczególnie przez kryzys migrantów. Europa nie umie rozwiązać ten kryzys, a myślę, że ta mniejszość Włochów, które są na pewno przesiekły migrantów, które myślą, że to jest duży problem, a to jest mała mniejszość, ale licząca mniejszość, miała duży wpływ na ten referendum, a niestety referendum lub nie tak nie zmieni sytuacja, że Europa ma problem do rozwiązania i jeszcze nie rozwiązany. A no właśnie, i o tym problemie za chwilę chciałbym na moment jeszcze wrócić do sytuacji gospodarczej. Pan wspomniał, że właściwie większość wskaźników się poprawia w ostatnich latach, w szczególności w momencie, kiedy urząd premiera przejął Matteo Renzi. A jeśli chodzi o bezrobocie, cały czas wysokie, w szczególności wśród ludzi młodych. Tak, ale to też w dobrej drodze, bo zmniejszyli się też bezrobotów. Trzeba zawsze oczywiście podzielić między liczba tworzone miejsca pracy i bezrobotów, bo one idą w inny sposób. To zależy od liczby osób, które chcą pracować, która zmieni się też ewidentnie. A też liczba młodzieży, które szukają pracy, była zredukowana. Ostatnia statystyka ostatniego miesiąca pokazała już poprawkę znacząca. Oczywiście jeszcze raz nierozpoznana przez opozycji, a podkreślam, że mówi ktoś, który nie głosował dla tej partii, pana Renziego. Tylko, że są fakty. Fakty nie dyskutują się. Czytają się liczby. Na zakończenie wróćmy jeszcze w takim razie do tego europejskiego kryzysu, o którym pan wspomniał. W komentarzach przed referendum jeszcze we Włoszech pojawiały się takie opinie, że Renzi to referendum przegra, poda się do dymisji, w kolejnych wyborach wygra Beppe Grillo, jego ruch pięciu gwiazd, że Grillo wyprowadzi Włochy ze strefy euro, przegoni imigrantów i właściwie Unia Europejska się załamie. Opowiem tak, że kiedy Berlusconi wygrał wybory, większość czasu to nie był Berlusconi, który wygrał, to była lewica, która uwielbia i stracić i straciła wybory, bo zrobi zawsze te same błędy. A w tej chwili sytuacja jest podobna. Kwestia nie jest, czy Grillo może wygrać, czy nie. Oczywiście, że mogę wygrać, kiedy zaczynasz z bazy z 30%, masz dobre szanse, prawda? Ale czy Grillo wygra, czy nie, będę zdecydował zachowanie lewicy. Zobaczymy, co robią. O sytuacji we Włoszech po wczorajszym referendum, w którym Włosi opowiedzieli się przeciwko zmianom w konstytucji. Cristiano Pinzauti, były członek zarządu Lewiatana, były prezes włoskiej izby. Bardzo dziękuję za spotkanie. Ja dziękuję. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Polskie Radio 24 zaprasza na debatę dnia. Zuzanna Dąbrowska, ze mną w studio goście profesor Kazimierz Kik, Uniwersytet imienia Jana Kochanowskiego i dr Jacek Kucharczyk, szef Instytutu Spraw Publicznych. Witam. Dzień dobry. Co robi znawca tematyki społecznej i politycznej, kiedy rano włącza radio? Mam nadzieję, że Polskie Radio 24, no dopuszczam też jakąś stację telewizyjną, i atakowany jest informacjami z bardzo różnych dziedzin, a wszystkie je łączy jedno.
Rząd lub większość rządząca postanowiły coś zmienić. Czy panowie jesteście w stanie jako eksperci, jako osoby zajmujące się życiem publicznym, społecznym i politycznym, jak to się mówi potocznie, ogarnąć całość tych informacji, ten szum? Ja myślę tak, że jest to walka o czas, polityczny czas i to jest pierwszy. Tutaj wydaje mi się, że Prawo i Sprawiedliwość chce stworzyć wrażenie wierności założeniom i obietnicom wyborczym i wiadomo, że w pierwszej fazie, jeżeli nie przeprowadzi całego szeregu reform lub obietnic swoich wyborczych, to ta strata czasu może odbić się, znaczy ten utracony czas może odbić się utraceniem inicjatywy politycznej. Z drugiej strony zaś napotykamy zjawisko przeciwstawne, mianowicie opozycja robi wszystko, żeby nie dać rozpędzić rządowi, to znaczy nie daje miejsca na inicjatywy rządowe i mamy paraliż de facto, czyli mamy spięcie. Nie ma tutaj żadnej przestrzeni do jakiejkolwiek dyskusji, debaty, konsensusu, kompromisów, ponieważ to wszystko wynika z jednej mianowicie rzeczy. Polska klasa polityczna jest tak skłócona. Życie polityczne w Polsce jest tak spolaryzowane, że między jedną a drugą stroną nie ma ani kawałka przestrzeni dla jakiejkolwiek racjonalnej rozmowy. Ja to trochę jednak inaczej widzę tę sytuację, bo rzeczywiście jest tak, że rano mówimy czy myślimy o czymś innym, później za chwilę w południe jakiś kolejny jest temat, który całkowicie zaprząta naszą uwagę i ta intensywność życia politycznego związana z działaniami rządu, z działaniami, dodam, kontrowersyjnymi działaniami rządu, bo pewnie gdyby to były takie bardziej i bardziej rutynowe działania, to nie byłoby tego wrażenia, takiego osaczenia w pewnym sensie przez tą rzeczywistość polityczną, której ja cały czas mam. Ale chciałem powiedzieć, że to ja trochę inaczej diagnozuję powód tego, tych bardzo intensywnych działań. Znaczy to są, po pierwsze one się składają na działania zamierzone i niezamierzone. Znaczy to wszystko się gdzieś tam w tym strumieniu informacji zbiega. No, tak, czyli plan i wypadki przy pracy, tak? Wczoraj wieczorem na przykład przyglądałem się słynnej sprawie mianowania, a później dymisji wiceministra z amerykańskim akcentem i nie mogłem nadziwić, jak ktoś taki został niesprawdzony, zanim nie trafił na to stanowisko, a dziś rano już tematem, powiedzmy sobie, poranka był ten słynny lot z lotniska Luton, tak? Więc to akurat są ten aspekt, o którym raczej chyba władze kreują wydarzenia, niekoniecznie tutaj w tym przypadku celowo, ale wracając do głównego pytania, to oczywiście jest tak, że PiS właściwie obiecywał rewolucję, no i robi rewolucję, tak? Więc można powiedzieć, że nie powinniśmy się dziwić ani ci, co głosowali na niego, ani ci, co ostrzegali przed PiS-em. Radykalnie rozjeżdżają się oceny sensu i celu tej rewolucji dla zwolenników PiS-u, przynajmniej jakiejś znacznej ich części, sądząc po sondażach, to PiS realizuje swoje obietnice wyborcze. Dla przeciwników PiS dokonuje jakiejś gigantycznego, no mówiąc nieelegancko, gigantycznej rozwałki tego, co w Polsce udało się zbudować przez 25 lat. Tutaj w stosunku do reformy oświaty ukuto takie zgrabne słowo deforma, które moim zdaniem pasuje do wielu obszarów tego, co się dzieje. Więc z jednej strony jest to bardzo duża intensywność działań, z drugiej strony mam wrażenie, że w niektórych tych działaniach jest właśnie też taka chęć przykrywania jednej kontrowersji drugą kontrowersją i po prostu pewne rzeczy, które w spokojniejszych czasach byśmy tutaj jako komentatorzy całymi dniami i być może tygodniami maglowali w mediach, to tutaj jest czas właśnie przez pół dnia żyją albo krócej, tak? Bo już, tak jak już podawałem ten przykład z tym wiceministrem i z tym samolotem, tak? Już nie ma czasu rozmawiać o wiceministrze, bo ten samolot wyskoczył. Więc jest ta nieprawdopodobna zupełnie intensywność tych wydarzeń, które właściwie
trochę paradoksalnie mają dla tej władzy obecnej są, znaczy to się dobrze kończy, bo właściwie nic nie zostaje ludziom w głowie z tego wszystkiego, znaczy to wszystko się jakoś tak przetacza. Kto kreuje to pole do gry? Kto buduje boisko? Bo pewne rzeczy może wrzucać opozycja. Użył pan takiego określenia, które jest coraz częściej używane, jeśli chodzi o reformę edukacji. Deforma, no ewidentnie robota opozycji. Z drugiej strony to większość decyduje o tym, jaki temat pojawi się na tapecie. Czy to na przykład będzie nowelizacja prawa o zgromadzeniach publicznych, czy to będzie owa właśnie reforma edukacji, czy to będzie, brzydkie słowo, ale nie ma lepszego, dezubekizacja. No to inicjatywa jest po stronie PiSu. Czy media mają też w tym swoją rolę? Mówiliśmy o samolocie. No to jest wynik dziennikarstwa śledczego. Dziennik Gazeta Prawna zrobił dzisiaj tak zwaną czołówkę z tego, że lot z Londynu był źle przygotowany i pilot odmówił startu. Kto ma największą inicjatywę? Ja myślę, że to jest walka o przesilenie. Żadna ze stron nie chce ustąpić. Opozycja nie chce, do opozycji nie dociera to, że odrzuciło duża część społeczeństwa praktykę polityczną realizowaną przez ostatnie 8 lat, a nawet 26 lat. I ja myślę sobie, że opozycja właściwie atakuje ślepo i destrukcyjnie, ponieważ z drugiej strony nie mamy żadnego konstruktywnej propozycji, która by trafiała. Tylko jest nie, przeciwko, przeciwko, przeciwko. Ale uwaga, to jest rzeczywiście inicjatywa Prawa i Sprawiedliwości, ale ona się sprawdza. W czym się sprawdza? Sprawdza się w wynikach sondaży społecznych. Bo jeżeli byśmy wzięli pod uwagę dwa zjawiska. Ulice są pełne KOD-u, ulice są pełne opozycji, ulice krzyczą nie, a w sondażach Prawo i Sprawiedliwość ciągle jest na czele i to z dużą przewagą w stosunku do opozycyjnych ugrupowań. Więc ja myślę sobie tak, że to jest walka o przesilenie i rzeczywiście żadna ze stron nie chce tu ustąpić. Nie ma tu żadnego porozumienia. Dlatego nie ma porozumienia, że to nie jest walka między treścią, między propozycjami, między konstrukcją. To jest walka między formacjami. To jest walka między formacjami albo jedna, albo druga. I tu nie ma miejsca na to, żeby ktokolwiek się słuchał. Tutaj obie strony się nie słuchają. Obie strony idą naprzeciw, krzycząc swoje. I mówią do swoich. I mówią swoje, tak. Ta droga do przesilenia może być krótsza lub dłuższa. Platforma przeszła długą drogę. To jest taki moment, o którym mówi się w naukach o polityce, że choćby zaczęto rozdawać na ulicach złoto, to od pewnego momentu nie ma to znaczenia, bo dana partia jest na równi pochyłej. Przeszło to SLD. Choćby nie wiadomo, jaki mieli kiedyś pomysł, już nic ich nie uratowało. To dotknęło Platformy, to dotknęło AWS-u. Czy czeka to również PiS? Ja myślę, że jednak ta kadencja jest dosyć szczególna i ja nie wiem, znaczy nie poważę się na proroctwa, kiedy i czy w ogóle takie przesilenie nastąpi, ale no i pierwsza rzecz, którą chciałem zauważyć, to że ta tutaj nie ma takiej symetrii między rządem a opozycją, bo jednak ten rząd jako pierwszy w historii 26 lat naszej demokracji ma samodzielną większość w parlamencie, senat, własnego prezydenta i udało mu się jeszcze skutecznie sparaliżować sąd, Trybunał Konstytucyjny. Więc tak naprawdę ten rząd też bez specjalnych zahamowań korzysta z tej sytuacji, kiedy nie zważając zupełnie na to, co robi, co mówi opozycja i na to, co, na te głosy z ulicy, te swoje plany przeforsowuje, bo po prostu bo zrobimy to, bo możemy to zrobić na takiej zasadzie. No, dla mnie takim przykładem było to, że tą tak zwaną kwotę wolną od podatku przez Senat przepuszczono gdzieś tam po północy, a marszałek Senatu nie dopuścił nawet do debaty na ten temat. Po prostu przegłosowano, przyszło z Sejmu i przegłosowano. Znaczy, to jest taki mechanizm, więc mówienie tutaj, że opozycja nie ma własnego pomysłu w sytuacji, kiedy tak naprawdę no trzeba, znaczy to nie jest w tym momencie rola opozycji. Opozycja, która nie ma wystarczającej liczby głosów, żeby w Sejmie i w Senacie zablokować te szkodliwe pomysły rządu, których no, praktycznie codziennie jest jakiś, no może jedynie mobilizować opinię publiczną. Czy to robi skutecznie, czy nie, no to jest kwestia oceny, to znaczy
Sam fakt, że my dzisiaj po roku rządów rozmawiamy o przesileniu możliwym, świadczy, że jednak jakaś masa krytyczna tych głosów przeciwników rządu się pojawiła. Ona się nie przekłada na poparcie dla partii opozycyjnych i to jest to paliwo, które w tej chwili napędza PiS, bo oni cały czas mówią, no ale my mamy wciąż te swoje 37% czy 8% w sondażach CBOS-u, no czyli tyle, ile dostaliśmy w wyborach, to nie jest źle. Jest już takie proste, jeśli chodzi o sondaże, bo gdyby wyciągnąć, to jest trudne, bo są troszkę inaczej stawiane pytania, ale gdyby wyciągnąć jakąś tam średnią, to jest to nieco ponad 30% poparcia i to jest cały czas niezachwiana pozycja lidera, absolutnie, ale ona już by nie dawała tej większości, którą PiS ma teraz, szczególnie gdyby na przykład weszła jeszcze jedna partia, na przykład SLD, które zrobiło głupstwo i szło jako koalicja, dlatego nie weszła ze swoim wynikiem. Krótko mówiąc, tamten układ z wyborów, które odbyły się już ponad rok temu, był szczególnie korzystny dla Prawa i Sprawiedliwości. Ja bym się nie zgodził z panem doktorem w jednej kwestii, mianowicie, że to Prawo i Sprawiedliwość wykorzystuje przewagę swoich czterech posłów. Dokładnie tak samo było w koalicji PO-PSL, kiedy to większością czterech posłów koalicji przegłosowywano wszystko, odrzucano wszelkie propozycje opozycji, czyli krótko mówiąc, nauka demokracji w polskiej klasie politycznej na dwójkę, ponieważ to stworzone zostało przez polską klasę polityczną, że jedni nie słuchają drugich. I dzisiaj mamy konsekwencje tego, co wprowadziły poprzednie kadencje rządowe, w tym także Platformy Obywatelskiej. Całe szczęście, że my tu w studio siebie nawzajem słuchamy. Mamy nadzieję, że państwo także nas słuchacie, a już za kilka minut po serwisie powrócimy do debaty. Informacje dnia w skrócie. Przed mikrofonem Robert Kawka. W Brzegu w województwie opolskim.